Urząd Miasta i Gminy Chocianów zaprasza do zakupu nieruchomości gruntowych na terenie swojej gminy. Atrakcyjne cenowo i dobrze zlokalizowane działki dostępne są już w Trzmielowie. Ponadto można także zakupić ponad 300 metrów kwadratowych budynku usługowego za mniej niż 300 tysięcy złotych w Trzebnicach. To taniej niż w większości miast regionu Zagłębia Miedziowego. Ani w Polkowicach, ani w Lubinie, Legnicy czy Głogowie nie znajdziecie tak dobrej i taniej okazji. Warto pośpieszyć się z mądrymi decyzjami zakupu. Aby stać się szczęśliwym właścicielem, należy wpłacić wadium na rachunek bankowy gminy Chocianów numer 73 1020 52 26 0000 67 02 07 06 0603 w PKO BP oddział 1 we Wrocławiu. Przedmiotem licytacji będą nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 336,4 m2 oznaczona numerem geodezyjnym 756/3, położona w miejscowości Trzebnice numer 65. Cena wywoławcza wynosi 250 tysięcy złotych, a wadium w wysokości 25 tysięcy złotych należy wpłacić do piątku 23 lipca 2021 roku. Przetarg odbędzie się 28 lipca 2021 roku o godzinie 9.20 w pokoju 4A Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. Budynek usługowy położony jest w peryferyjnej części miejscowości Trzebnice numer 65. Trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, murowany w technologii tradycyjnej. Pełnił on funkcję ośrodka zdrowia. Powierzchnia zabudowy wynosi 147 metrów kwadratowych. W budynku na parterze znajduje się 6 pomieszczeń i 3 WC z umywalką. Na pierwszym piętrze znajduje się 5 pomieszczeń oraz 2 WC z umywalką. Budynek ogrzewany jest za pomocą pieca na paliwo stałe. W budynku znajduje się instalacja wodociągowa, elektryczna i kanalizacyjna. Kształt działki jest regularny, ukształtowanie terenu płaskie, działka zabudowana, zagospodarowana, ogrodzona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość gruntowo oznaczona numerem geodezyjnym 47/7, położona w Trzmielowie. Cena wywoławcza wynosi 64 350 zł. Nieruchomość gruntowo oznaczona numerem geodezyjnym 47/8, położona w Trzmielowie. Cena wywoławcza wynosi 62 300 zł. Nieruchomość gruntowo oznaczona numerem geodezyjnym 47/9, położona w Trzmielowie. Cena wywoławcza wynosi 69 950 zł. Nieruchomość gruntowo oznaczona numerem geodezyjnym 47/10, położona w Trzmielowie. Cena wywoławcza wynosi 77 550 zł. Wymienione nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 6MN i posiadają przeznaczenie podstawowe jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość gruntowo oznaczona numerem geodezyjnym 47/11, położona w Trzmielowie. Cena wywoławcza wynosi 50 900 zł. Nieruchomość gruntowo oznaczona numerem geodezyjnym 47/13, położona w Trzmielowie. Cena wywoławcza wynosi 79 900 zł. Wymienione nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 7MN/U i posiadają przeznaczenie podstawowe jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Przez działkę o numerze 47/11 przebiega linia energetyczna niskiego napięcia. Wszystkie działki są niezagospodarowane, położone w peryferyjnej części Trzmielowa. Dojazd do działek drogą ugruntowaną asfaltową. Działki położone są w sąsiedztwie lasów oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych. Działki mają kształt regularny, ukształtowanie terenu jest płaskie. Odległość przyłączy od granicy terenu do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, wodociągowej i kanalizacji wynosi mniej niż 100 metrów. Wadium w wysokości 8 tysięcy złotych należy wpłacić do czwartku 22 lipca 2021 roku. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 roku w pokoju 4A Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. Przedmioty przetargu wolne są od wszelkich obciążeń.